Umarł król, niech żyje król, wuja Michale. Niech ci ziemia lekką będzie, jestem tutaj. Mam nadzieję, że będziesz miał mnie w swojej opiece. Obym nigdy przed kurestwem czoła nie schylił. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko synu. Mam nadzieję, że bateria mi wytrzyma. Jesteśmy na ulicy, na której mieszkam. Pokażę Państwu krótki przejazd rowerowy po Berlinie. Po lewej stronie jest Warszauer. W trasę przejedziemy się chwilę. Myślę, że wycieczka będzie ciekawa. Będę trochę nawijał. Serdecznie zapraszam. Jeżdżę na Cinelli. To jest ważne. Latam na Cinelli. Tu, moi Państwo, jak widzicie, jest ulica, na której mieszkam. Kurwa, ta bateria nie wytrzyma. Tak jak widać, jeżdżę sobie na ostrym kole bez trzymanki. Tu tego skrzyżowania za bardzo nie lubię, bo jest lewo skręt. Tu następuje taka kiepska sytuacja, że można zginąć. Szyn. No, tu, moi Państwo, przecinamy Warszauer Strasse, jedną z bardziej turystycznych ulic tego miasta. Obecnie jest lockdown i nie ma tylu turystów, co zawsze. Tu po prawej stronie mam ulicę Marchlewskiego. Jakoś w Berlinie nikomu nie przeszkadzało, że to jest Marchlewskiego i nie zmienili jej. To normalne. Państwo widzicie, zajadę na chwilę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ścieżka rowerowa. Tam mamy Eski. Po lewej stronie Warszauer Strasse, S-Bahnhof. Sorry. No. Tu proszę patrzeć. Tak to wygląda. Po lewej stronie Warszauer Strasse, U-Bahnhof. Tu jest bardzo fajnie, tylko aktualnie trwa remont. Ale można popatrzeć. Mal. City Mall, tu mamy tramwaje. Opa. O, sorry. Sorry, za wolno jadę, ludzie mnie doganiają. Po lewej Universal. Tutaj bym się na lewą stronę chciał przebić, jak mi się uda. Łe. No i jedziemy. Bene. Tutaj sobie to jak Państwo widzieli, sytuacja w Berlinie. A pojedziemy sobie tędy. Tutaj jest bardzo fajna czerwona cegła. Podoba mi się to. Hostel. Wszystkie hostele zamknięte. Tu nie ma w ogóle turystów. A zawsze kipi. Lecę sobie po chodniku. Bo zaraz tu będziemy odbijać taką uliczkę.
Ornung Zamy, żebym nie pomylił bram. O, dobra, tu mamy tą bramę, nic się nie zanosi, odbijamy. Pojedziemy dalej. Sytuacja przedstawia się tak samo, czyli spoko, asfalt na drodze. Moglibyśmy pojechać jeszcze tam, ale to innym razem. Tu mamy budynek Wasfa. Bardzo lubię ten budynek, on się świeci na kolory. On świeci się w kolorach tęczy, co w Polsce jest kurwa jakimś absurdem, że z tęczy zrobiono gówno. A tęcza jest generalnie zajebistą rzeczą, przynajmniej dla mnie. Po tęczy zawsze przychodzi słońce, ale jak się jest dziejbem, to trudno to zrozumieć. Tu mamy też taką fajną bramę, czy nie bramę. Tutaj sytuacja wygląda tak. Możemy sobie rogalika. Tu możemy sobie rogalika zakręcić. No. Jest, proszę państwa, bas. Świeci się. O, tutaj jestem widoczny. Dobra, teraz tak, bo się zgubiłem. Tu mamy Lidla. Nad Lidlem jest hala U-Bana. Nadziemny. Nadziemna kolej, nie wiem czy to widać. Tutaj odbijemy w prawo, pokażę państwu tylko na chwilę taką sytuację, jaka ma tu miejsce pod mostem. Nic ciekawego. Ale tak wygląda Berlin. Tutaj już dalej nic nie wymyślimy. Tu, moi państwo, jesteśmy obok Matrixa. Bardzo znany klub. Bardzo znany klub, nieczynny z wiadomego względu. Kamery. Choinki. Kowi. Tu mamy dworzec U-Bahn Warschauerstrasse, co już mówiłem. Aż bym sobie tutaj stanął, to jest kompletny remont.
Tu możemy przejść się na dół, niech Państwo zobaczą, ile tu się buduje. Generalnie od kiedy przyjechałem, to się przez te 2 lata tyle nabudowało, że czasami wydaje mi się, że to niemożliwe. Tu się buduje, tam się buduje. No, cyk. No. Mal. East Side Mal. No. Jak Państwo widzą, latam sobie na ostrym bez trzymanki. Tutaj omijamy market i dojeżdżamy do salonu Mercedesa. Bardzo proszę. Arena Mercedesa. Ta jest. Cudnie. No. I tu Państwo mogą... I tu Państwo mogą zauważyć, jak w Berlinie, jak duży w Berlinie jest kontrast, gdzie ludzie śpią pod mostem, a kawałek dalej są takie budowle i technologia, ledy wielkości, nie wiem ile te ledy mogą mieć, niech Państwo spojrzą. Tu mamy plac Mercedesa, kurde, razi w oczy. Cudownie. No. Tutaj nawet teraz byłem w środku tak przypadkiem, ale nie pamiętam za bardzo, czego ja tam szukałem. Zalando. Podobno bardzo dużo ludzi w Berlinie pracuje w Zalando, obcokrajowców. To jest anglojęzyczna praca. Też się zastanawiam, czym do Zalando nie chciał na chwilę wskoczyć. O. Bundestag. No i tak, tu się buduje, to jak widzicie Państwo, w Berlinie cały czas się buduje. Polecimy sobie na wprost, ominiemy Mercedesa. Duże silosy, te żółte, te pomarańczowe rury, to jest energetyka. To idzie węzeł ciepłowniczy. Tym czerwone akurat, to mogę sobie zwolnić. Hampton po lewo. O, idealnie. Tu mamy, moi Państwo, mur berliński. O ile tu się jeszcze nagrywa, mam nadzieję, że tak. Jak nie, to pewnie dogram, aż sobie przejadę chodniczkiem. Berliner Mauer, East Side Gallery. Sobie polecę chwilę chodnikiem. No. I tu dojeżdżamy do Szprewy. Bardzo fajne miejsce, lubię. Generalnie zacząłem eksplorować to od drugiej strony. Neapolitana pizza. Ciekawy jestem, jaka tu jest ta neapolitana pizza. Ale pewnie jak jest tutaj robiona, to kosztuje jest 12 euro. A ja nie przywykłem do jedzenia pizzy za 12 euro. Może uda nam się przejechać. Tu możemy się nacieszać widokiem. Anka. Tu mamy mur odmalowany.
Brewa, główne koryto. Po lewo most, nie wiem, zawsze zapominam jak nazywa się ten most, ale to nie jest. Tu mamy hostel na wodzie. Tam se kiedyś nockę strzelił. Western Comfort. To moje klimaty, zachodni komfort. I zobaczcie, czy państwo, to wszystko stoi. Tu nie ma nic. A to zawsze było pełne ludzi. Po lewo graffiti na murze berlińskim. Oj, tu proszę zwrócić uwagę, zawsze tym mostem jeździ metro, a teraz jest komunikacja zastępcza, jeżdżą autobusy. Elegancko to się nagrywa. Więc tak, skoro to się nagrywa, dojechaliśmy do Szprewy. Tu jest Muzeum Muru Berlińskiego. Tam po drugiej stronie jest fajna miejscówka. Bardzo lubię tam sobie czasem usiąść i pomyśleć 16 minut. Si, piracki bar, kaczki, czarne kaczki. Astra. No i si. Oberbrücke. Nie wiem jak się ten most nazywa, no. Opa. No. I tak, moi państwo, 18 minut mojego życia. Berlin, Friedrichshain. O, i teraz na koniec pytanie. Skoro Szprewa jest za moimi plecami, to po której stronie Berlina jesteśmy? Odpowiedzi można pisać w komentarzach. Synu, mam się dobrze. Dziękuję państwu za uwagę i przypominam, jeżdżę na Zinelli. Oby nad waszymi głowami zawsze świeciło słońce. Pokój.